Jó estét kívánok, hölgyeim! Dobry wieczór, panie i panowie. Serdecznie państwa witam na już 18. warsztacie Felczaka, Fundacji imienia Wacława Felczaka. Pozwólcie państwo, żebym się przedstawił. Jestem Robert Sobojak i jestem wicedyrektorem Fundacji imienia Wacława Felczaka. I dzisiaj wieczorem serdecznie witam Jego Ekscelencję pana Sebastiana Kęciek, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. I pan ambasador będzie prowadził rozmowę, to znaczy będzie uczestniczył w rozmowie z panem Mitrowicz-Mikloszem o aktualnych sprawach Polski i relacji polsko-węgierskiej. Ale wpierw pozwólcie państwo, żebym poprosił naszego prezesa kuratorium, pana Karola Bernackiego, żeby parę słów na przywitanie przekazał do nas. Dobry wieczór państwo. Szanowny panie ambasadorze, szanowna pani wiceminister, bardzo dziękujemy, że przyjęli państwo nasze zaproszenie i są teraz państwo z nami. Proszę mi pozwolić, żeby w kilku słowach przedstawić naszą fundację. Fundacja Felczaka, Wacława Felczaka już od 5 lat pracuje nad tym, aby promować kulturę polską na Węgrzech i na odwrót węgierską kulturę w Polsce. Naszym zdaniem, zadaniem jest wzmocnienie polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej i poprzeć inicjatywy turystyczne i gospodarcze. Z sukcesem promujemy. Panie konsulu, proszę przyjść bliżej. Ma pan tu miejsce wśród nas. Zapraszamy. Dziękuję. Więc sukcesem promujemy na Węgrzech polską literaturę, sztukę, muzykę. Krótko mówiąc, tworzymy wyjątkowy wirtualny most pomiędzy tymi dwoma krajami, dzięki któremu wspólnie możemy opiekować się, dbać o nasze dziedzictwo, naszej historii. Dbamy o wartości, które odziedziczyliśmy od naszych przodków. Warsztat Felczaka to forum, w ramach którego przynajmniej raz w miesiącu skupiamy się na wyżej wymienionych dyscyplinach i tematykach. Może być to literatura, albo przekład literacki, lub muzyka ludowa, czy też kwestia polsko-węgierskich start-upów. Ale zajmowaliśmy się już niezależnością energetyczną Polski. Naszymi gośćmi byli m.in. pan Piotr Naimski, były sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz pan sekretarz stanu Attila Steiner. Natomiast do dnia dzisiejszego jeden temat nie był obecny w ramach naszych warsztatów. Kwestia polsko-węgierskiej dyplomacji, relacji politycznych. Nie ma co zaprzeczać, nie da się ukryć, że w pewnych kardynalnych kwestiach Budapeszt i Warszawa nie zgadzają się ze sobą. Rosyjska agresja wobec Ukrainy zakłada wiele takich kwestii, pytań, na które przeciętni Polacy i przeciętni Węgrzy szukają odpowiedzi. Ta nietypowa sytuacja, na ile wpływa na współpracę europejskich państw śródlądowych lub na przyszłość Grupy Wyszehradzkiej lub realizację koncepcji Trójmorza? Szanowni państwo, na odpowiedź na te pytania media nie zawsze znaczą przemyślane i uzasadnione źródło. I dlatego poprosiliśmy pana Sebastiana Kęcieka, ambasadora Polski na Węgrzech, żeby odpowiedział nam na pewne kwestie. Jego partnerem w rozmowie będzie Miklós Mitrowicz, polonista, specjalista do spraw Polski. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę państwu owocnego popołudnia, wieczoru.
Myślę, że na końcu będzie możliwość na zadanie pytań. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo za słowa pana przewodniczącego. I teraz poproszę jego ekscelencję, pana Sebastiana Kęcieka, ambasadora Polski, o przemówienie do nas. Szanowny panie dyrektorze, szanowna pani sekretarz stanu, szanowni państwo, panie i panowie, drodzy przyjaciele. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Jestem zaszczycony, że mogę występować w tak znakomitym gronie. Witam pana Karola Biernackiego oraz wszystkich tych, dla których budowanie relacji polsko-węgierskich jest ważne. Fundacja Wacława Felczaka w Budapeszcie i jej bliźniaczy Instytut Wacława Felczaka w Warszawie powstał celem pogłębiania naszych relacji i zrozumienia punktu widzenia drugiego narodu. Dlatego cieszę się, że dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez Fundację jest platformą do dyskusji o naszych stosunkach bilateralnych. W dzisiejszych czasach są szczególnie potrzebne takie rozmowy wobec kryzysów związanych z pandemią, z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie oraz rosnącą inflacją i cenami surowców. Wierzę, że dzięki dialogowi i pełnemu zrozumieniu drugiej strony wiele można zmienić. Dlatego jestem tu dzisiaj, aby mówić nie tylko o tym, co nas łączy, ale także o tym, co nas dzieli. Bo dojrzała przyjaźń i moim zdaniem rodzaj przyjaźni, jaka łączy Polaków i Węgrów, jest właśnie taka, wymaga szczerości i otwartości na opinię drugiej strony. Szanowni państwo, w ostatnich latach nasze stosunki polityczne były bardzo bliskie. Dzięki dobrej woli naszych rządów i naszym wspólnym priorytetom. Wysoko cenimy Węgry jako kraj nam bliski, który ma strategiczne znaczenie w zmieniającej się w Europie. Wbrew odmiennemu nastawieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę, nasi przywódcy uczestniczą w różnych spotkaniach międzynarodowych wysokiego szczebla. Współpracujemy ze sobą w różnych nas łączących formacjach międzynarodowych, na przykład w ramach bukaresztańskiej dziewiątki, która wspiera jedność wewnątrz NATO i służy budowaniu relacji transatlantyckich. Wyzwaniem jest, by powrócić do intensywności spotkania V4. Relacje między naszymi krajami mają jednak wymiar nie tylko polityczny, ale także gospodarczy, społeczny i międzyludzki. Nasze relacje były również bliskie, gdy byliśmy po przeciwnych stronach światowych konfliktów, takich jak na przykład podczas II wojny światowej. Nasza przyjaźń zawsze wytrzymywała najtrudniejsze próby. Nasze narody, pomimo historycznych i politycznych zawirowań, zawsze stali blisko siebie. Ludzie zawsze udzielali sobie pomocy, jakiej potrzebowali. Polak zawsze mógł liczyć na Węgrów, a Węgrzy na Polaków. I teraz też musimy do tego dążyć,
bo nasz związek to długoterminowa wizja. Dlatego mamy taką nadzieję, że wkrótce nastąpi refleksja i nowe otwarcie. Jak wspomniałem, ludzkie stosunki rozwijają się, mimo tego, że dostrzegamy pewne oznaki ochłodzenia. Duży wpływ na to mają media. W ostatnich miesiącach mieliśmy kilka problemów z przedstawianiem polskiego stanowiska, niestety. Dlatego też bardzo czekałem na to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję. Kwitnie współpraca uniwersytecka i naukowa. Odbywają się wymiany dzieci i młodzieży. A na ulicach Budapesztu, na Węgrzech, często można usłyszeć język polski, który jest popularnym kierunkiem turystycznym naszych obywateli. Wszystkie te obszary są wspierane przez nasze rządy, przez naszą ambasadę w Budapeszcie i ambasadę Węgier w Warszawie. Oferowane są granty na wsparcie realizacji projektów mających na celu budowanie relacji polsko-węgierskich oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Uważam, że na tych wspólnych fundamentach budujemy nasze wzajemne przyszłe relacje. Przyjaźń nie zakłada pełnej zgody, lecz obowiązuje do szukania punktów wspólnych, by budować na tym, co nas łączy, oraz też obowiązuje do refleksji, by wspólnie szukać drogi i rozwiązania. Na przykład w zakresie dywersyfikacji źródeł energii. Drodzy Państwo, będzie to wyzwanie dla obu państw, ale chcemy się zmierzyć z tymi wyzwaniami. Fundamenty naszych stuletnich stosunków są solidne. Teraz musimy napisać kolejny rozdział naszej współpracy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, panie ambasadorze, za te myśli. Teraz krótka przerwa techniczna i potem już zaczynamy tutaj rozmowę i poproszę pana Miklosza Mitrowicz i pana ambasadora, że jak już koledzy tutaj umieszczą stół i krzesła, to żeby przyszli tutaj do wspólnej rozmowy. Po rozmowie, po ich rozmowie będzie okazja zadawać pytania i to prosiłbym też, żebyście państwo dali znać, jak chcielibyście pytania zadać. I już przekazuję słowo. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mitrowicz Miklós vagyok. Nagy megtisztelt. Szanowni Państwo, jestem Miklós Mitrowicz i bardzo dziękuję, że mogę prowadzić dzisiejszą rozmowę. Będziemy rozmawiać tu po węgiersku. Zadam po węgiersku pytania, a pan ambasador odpowie nam w języku polskim.
Kto potrzebuje słuchawki, to bardzo proszę, żeby teraz szybko poszedł po nie. Zanim zaczniemy kwestie polityczno-dyplomatyczne, chciałbym krótko przedstawić pana ambasadora, który akurat już rok jest tutaj na Węgrzech. Z tej przyczyny chyba też Fundacja Felczaka tę imprezę zorganizował. Oczywiście są też inne powody, ale pan Sebastian Kęciek w Krakowie chodził na uniwersytet, uczył się politologię, był też w Hiszpanii na stypendium. Po ukończeniu swoich nauki zaczął pracę w ministerstwie, gdzie był też dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Kwestie emigracji polskiej albo współpraca z organizacjami poza Polską, koordynacja, to była jego pracą. Też był współpracownikiem Rady pomiędzy polsko-węgierskim współpracą młodzieżową, sportową i w kancelarii prezesa Rady Ministrów, też w pozycji dyrektora jako radca współpracował. 9 kwietnia, więc rok temu, przyszedł na Węgry, przyjechał na Węgry, więc chciałbym troszkę tu tak bardziej osobiście zapytać, skąd wzięło się zainteresowanie Węgrami i jak stąd pozycja ambasadora? Bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że mam możliwość tej rozmowy i po raz pierwszy po moim przyjeździe do Budapesztu mieć również możliwość zaprezentowania pewnych refleksji dotyczących polskiego stanowiska, polskiego ambasadora w Fundacji Felczaka. Dzisiaj jest dokładnie ten dzień, kiedy przekroczyłem granicę i przyjechałem na Węgry. Tak jak pan redaktor wspomniał, 19 kwietnia objąłem w sposób formalny funkcję, czyli złożyłem listy uwierzytelniające, ale to 12 kwietnia przyjechałem na Węgry i rozpocząłem pracę w ambasadzie, więc ten dzisiejszy dzień ma dla mnie szczególne znaczenie, jest bardzo doniosły. I bardzo się cieszę, że od roku mam możliwość współpracy z państwem, z szeregiem dzisiaj też obecnych na sali, mam możliwość codziennej współpracy, takiej systematycznej, z różnych ministerstw węgierskich, z różnych instytucji, z przedstawicielami środowiska polonijnego, Polonii tutejszej i za to jestem bardzo wdzięczny. Tak jak pan redaktor wspomniał, czy przypomniał moją biografię, od wielu lat pomiędzy różnymi aktywnościami, które miały miejsce w przeszłości, Węgry były bliskie memu sercu i to, czego w tej krótkiej biografii nie było, ale moja przygoda zaczęła się z Węgrami wiele lat temu, a przede wszystkim wtedy, kiedy kończyłem studia stosunków międzynarodowych i kiedy w momencie też przypływu do zainteresowania regionem Europy Środkowo-Wschodniej, regionu Grupy Wyszehradzkiej, postanowiłem przyjechać na Węgry i przygotowywać swoją pracę magisterską na temat wtedy akurat aktualnie nowej konstytucji Węgier. Więc to był ten moment, kiedy tutaj przyjechałem, kiedy miałem możliwość przygotowywać swoje prace naukowe, uczyć się języka węgierskiego, co jak widać wciąż przychodzi mi z pewną być może jeszcze trudnością, ale na pewno też jest dużym wyzwaniem.
i pomiędzy codziennymi obowiązkami służbowymi, poza codziennością taką domową, którą mam, rodzinną na co dzień, staram się również w międzyczasie do tego języka węgierskiego sięgać i mam nadzieję, że z każdym kolejnym miesiącem obecności tutaj będzie coraz lepiej. To moja mikory. Rok temu, gdy pan przejechał na Węgry, już od 2 miesięcy wojna ukraińsko-rosyjska kontynuowała się. Jakie były pierwsze wnioski przed eskalacją wojny? Podejrzewam, że całkiem inne były pana zamiary i cele, kiedy przyjechał do Budapesztu, niż te cele, które tu na pana ambasadora czekali. Na ile były inne te, inna rzeczywistość niż na co pan liczył? No tak, cała procedura objęcia funkcji to jest czas kilkunastu miesięcy zazwyczaj. W moim przypadku to był proces około roku, więc mogą państwo sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana przez decydentów politycznych, sytuacja i relacje dwustronne były zdecydowanie inne. One się zmieniały z czasem. Natomiast też moja trudność mojego przyjazdu nie wynikała tylko, tak jak tutaj pan wspomniał, z czasu wojny, ale też powiedziałbym z bardziej praktycznego punktu widzenia. Był to dla mnie trudny czas, bo przyjechałem w Wielkim Tygodniu, tuż przed Wielkanocą. A co więcej, było to kilka dni po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, kiedy ustępował z urzędu prezydenckiego pan prezydent Ader. Więc czekaliśmy na nowy parlament, na nową panią prezydent. Czekaliśmy na w końcu marszałka nowego, czyli wszystko się konstytuowało. Czyli wiosna, życie się odradzało na świecie, na ziemi, ale też wszystkie te instytucje, mimo że jak się później okazało, w większości to były te same osoby albo z tego samego środowiska, to jednak było wiele niewiadomych i dla mnie to był bardzo trudny czas, jak sprawnie wejść w swoje kompetencje, jak rozmawiać, szczególnie kiedy tak wiele wyzwań dwustronnych było pomiędzy nami, ale myślę, że z pomocą współpracowników, z pomocą też dużej otwartości Węgrów, tutejszego państwa, tutejszej administracji, to się udało, za co też chciałbym Ministerstwu Spraw Zagranicznych, tutaj obecnym przedstawicielom podziękować. I chciałbym wskazać też jeden taki pozytywny aspekt. To, że przyjechałem tutaj, tak jak mówię, w tym okresie wiosennym, kiedy w zasadzie moja komisja, czy spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych w Polsce, w polskim parlamencie, która akceptowała moją kandydaturę na ambasadora, miało miejsce na początku marca. I co się okazywało, już nie było tak zwanej przestrzeni do tego, żeby pan prezydent Ader mógł mnie przyjąć. Czyli można powiedzieć, że jego kalendarz był już formalnie zamknięty dla nowych ambasadorów. I wiem, że kilku z nich jeszcze później czekało kilka kolejnych tygodni na złożenie listów uwierzytelniających przed panią już nową prezydent Nowak. Natomiast tutaj spotkałem się z bardzo szlachetnym, pozytywnym gestem i rzeczywiście tą możliwość miałem złożenia listów już po tygodniu czasu zostałem przez pana prezydenta Adera przyjęty jako ostatni przedstawiciel korpusu po jego 10-letniej kadencji podwójnej. Więc z takiego punktu widzenia ten przyjazd, mimo że niósł wiele wyzwań, mimo że ta moja rozmowa z panem prezydentem też, pamiętam, nie była łatwa, więc od samego początku zmierzałem się z wieloma wyzwaniami, ale czułem tą serdeczność, która pomiędzy różnymi niuansami, różnymi wrażliwościami była i myślę, że też mogę to z pełną otwartością powiedzieć, że deklarując swoje duże otwarcie i swoją dużą szczerość w rozmowach z państwem węgierskim, z przedstawicielami państwa węgierskiego, udaje nam się rozmawiać, udaje nam się budować pewne mosty, pewne możliwości współpracy i to jest rola ambasadora, to jest rola dyplomatów, łączyć tam, gdzie nie zawsze wydaje się to łatwe albo z logicznego punktu widzenia, gdzie to jest często bardzo trudne, więc wydaje mi się, że akurat ja będąc w kraju bardzo nam przyjaznym jako Polakom, tym bardziej mam tutaj dużo możliwości działania.
Akkor most egy kicsit konkrétabban. A teraz bardziej konkretnie, po 24 lutego, albo po 3 kwietnia, po wyborze parlamentu nowego, decyzja rządu węgierskiego wzmocniła się na ten temat, że to nie jest nasza wojna. Rosję nie można całkiem odizolować, nie trzeba byłoby sankcjonować. Bardzo dobrze pamiętam te dni. Mnie jako polonistę codziennie dzwoniono do mnie 5 razy i mam wytłumaczyć, jaka jest polska opinia na ten temat. A moje pytanie w tym wszystkim jest to, na pewno polski rząd znał wcześniej też węgierską politykę zagraniczną. To jest nic nowego, prawda? Czy polski rząd starał się jakoś przekonać węgierski rząd, żeby zmienił swoją koncepcję, tak zwaną politykę wschodnią? A jeżeli były takie próby, to jakie były odpowiedzi, albo Warszawa, jakie wnioski wyciągnęła w tych kardynalnych kwestiach, że się nie zgadzamy? To jest bardzo bezpośrednie pytanie. Ja będę starał się wybrnąć z niego trochę jak dyplomata. Więc powiem, że rolą korpusu dyplomatycznego nie jest uprawianie polityki. Jego rolą nie jest ocenianie państwa, do którego zostałem zaproszony, które mnie gości. Rolą dyplomaty jest dostarczanie rzetelnych informacji. Ja staram się to robić. Powiedziałem w tym swoim krótkim wystąpieniu, że nie zawsze to było też łatwe. To znaczy nie zawsze łatwo z różnych względów było się przedostać z naszym komunikatem do opinii publicznej. I z takiego punktu widzenia, na szczęście, ja nie będąc politykiem, nie podejmowałem tych decyzji. Moją rolą jest dostarczać rzetelną informację i to starałem i staram się każdego dnia robić. Stąd mówię o tej dużej otwartości Węgrów, państwa węgierskiego, a także dużej otwartości na szczerą rozmowę. Więc jeśli bym dzisiaj, teraz publicznie, jeszcze w transmisji online powiedział to wszystko, o czym mówię, albo to, jakie działania podejmuję, to byłbym wtedy nie do końca rzetelny, więc ja pozostanę jednak przy tym kanale szczerej, bezpośredniej rozmowy, w rozmowach dwustronnych. Natomiast rzeczywiście jakby stanowisko państwa węgierskiego w pewien sposób jest jednolite, to trzeba przyznać. To jest pewnym, czy było też pewnym zaskoczeniem, myślę, nie mówiąc tutaj o Polsce, ale też jakbym spojrzał szerzej na korpus dyplomatyczny, to wiele państw liczyło na to, że po wyborach parlamentarnych taka pewna korekta nastąpi na Węgrzech. I z pewnym takim niepokojem odnotowaliśmy, że ta korekta nie była tak duża, jakbyś naszym zdaniem powinna. Natomiast te rozmowy są prowadzone cały czas i też warto to podkreślić, że wciąż odbywają się spotkania dwustronne, wielostronne, tych rozmów jest wiele. Jesteśmy też pozytywnie do tego nastawieni, że na nasze pytania są zawsze też kierowane odpowiedzi. Tak? Nie zawsze mamy ze wszystkich z nich satysfakcję, ale naszą rolą jest pytać i w większości tych pytań odpowiedzi otrzymujemy i staramy się z tym pracować też właśnie w szerszych formatach, szczególnie tych, które są dla Polski szczególnie ważne, które wzmacniają bezpieczeństwo naszego kraju, które są odpowiedzią, tak jak cytowana dzisiaj przeze mnie bukaresztańska dziewiątka, są odpowiedzią na już początkową agresję Rosji na Ukrainę po 2014-2015 roku. Taka była idea pana prezydenta Dudy, pana prezydenta Rumunii, wtedy, kiedy ten podmiot się konstytuował i kraje naszego regionu do tego formatu dołączały wraz ze wsparciem sojuszników i też dużym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych. Więc z takiego punktu widzenia jakby doceniamy to, że ta obecność cały czas jest, ale z drugiej strony, i to nie jest myślę dla ani nikogo w Polsce, ani także na Węgrzech łatwe, kiedy mają miejsce takie aktywności, jak chociażby te z ostatnich dni ministra spraw zagranicznych w Moskwie, czy wcześniej w Mińsku,
Wiem, że to też było trudną informacją dla kolegów ambasadorów z innych krajów. I to są takie momenty, które pewną refleksję też przynoszą w Warszawie politykom, decydentom politycznym, którzy podejmują te decyzje. Natomiast moją rolą jest bycie aktywnym tutaj, rozmawianie z ludźmi, rozmawianie celem też prezentowania stanowiska Polski. I taki jest cel dzisiaj i to staram się Państwu przekazać, tym, którzy są tutaj na sali, tym, którzy też oglądają transmisję. Említette a biztonságot, és én is egyébként erre akartam rá. Wspominał Pan też bezpieczeństwo i właśnie to chciałem też troszeczkę ten temat ruszyć. I chciałabym się zapytać, co to znaczy ta wojna dla Polski? Co znaczy dla Polski ta wojna? Ja też kilkakrotnie wspominałem, to nie sam wymyśliłem to, ale wspominałem, czy powtarzałem, że tylko z polskich źródeł doczytywałem, że mówię to, że polska polityka zagraniczna w znacznej mierze też jest polityką bezpieczeństwa. Wojna rosyjsko-ukraińska, wojna, na wojnę w taki sposób trzeba patrzeć. Dla Polski, dla bałtyckich krajów, dla Skandynawii to rozproszenie się Rosji to też jest kwestią bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa. Nie tylko o to chodzi, że dawne jakieś historyczne urazy w związku z tym to Polacy mniej lubią Rosjan niż inne narody. Nie o to chodzi. O to chodzi, że doświadczenie przez doświadczeń historycznych to jest kwestią bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa też. I prosiłbym pana ambasadora, żeby też troszeczkę bardziej szczegółowo wytłumaczył nam pan ambasador, jakie interesy polskie są obecne w tej wojnie, dlaczego jest właśnie takie stanowisko polskie. Ja sądzę, że to jest ten temat, który najmniej rozumieją na Węgrzech Węgrzy. Tak, zgadzam się z tym i uważam, że to jest też taka moja główna refleksja, jeśli mówimy o wojnie i o relacjach polsko-węgierskich na przestrzeni ostatnich lat, ale przede wszystkim tego ostatniego roku. Moja refleksja jest taka, że zrozumienie dla podejścia Polski jest bardzo niedoszacowane przez Węgrów. To znaczy w wielu rozmowach odnotowywałem to, że dla Węgrów stanowisko Polski jest pewną fobią względem Rosji. Jest podejściem, w którym to na przykład wynika z forów internetowych. Ja czasami, chcąc się uczyć języka węgierskiego, czytałem komentarze, które były pisane pod na przykład artykułami pana premiera w różnych mediach węgierskich albo pod postami na Facebooku, które się odnosiły do Polski. Starałem się w ten sposób dokształcać. I tam była bardzo duża nuta takiego czasami wręcz kpienia z tego obywateli, tak? To nie mówię o poziomie takim urzędniczym, mówię o obywatelach, którzy mówili, że Polacy są głupi, że Polacy są zaślepieni w wizji takiej proamerykańskiej, wizji tego, żeby ruszać na Rosję, co jest nieprawdą, tak? Co myślę, że w wielu i rozmowach dwustronnych, ale też przede wszystkim w tym działaniu, które Polska podejmuje na rzecz Ukrainy, jasno wybrzmiewa, to znaczy że polskie podejście jest bardzo racjonalne i oparte jest o doświadczenie historyczne, które mamy względem naszych sąsiadów w tym niełatwym położeniu, które mamy od wieków, ale przede wszystkim oparte w doświadczeniu Rosji, które również pewne doświadczenia mają Węgry. Tak? To nie jest tak, że tych doświadczeń nie ma to państwo, na której ziemi jesteśmy dzisiaj. Więc dla nas jako Polaków jest większym zaskoczeniem, dlaczego Węgry postrzegają ten konflikt inaczej. I ja, mając okazję przez 3 lata przed przyjazdem na Węgry pracy w kancelarii premiera z panem premierem Mateuszem Morawieckim, miałem okazję nie tylko uczestniczyć w szeregu rozmów, ale jakby wykonywałem pracę też w departamencie, który zajmował się polityką zagraniczną, którego celem właśnie było już wtedy przedstawianie, jakim zagrożeniem jest Rosja. To znaczy przygotowywałem wywiady z dziennikarzami pana premiera. Przygotowywaliśmy pewne tezy do jego wystąpień, czy do redakcji artykułów, czy do różnych aktywności, które pan premier miał. I naprawdę świetnie, część, powiedziałbym, fragmentów mógłbym zacytować z głowy dzisiaj, w którym jasno przede wszystkim ostrzegaliśmy przez te pierwsze lata, czyli w 2019, 2020 roku, czym jest budowa Nord Stream 2, co Polska postrzegała jako największe
niebezpieczeństwo, odłączenie od sieci gazowej Ukrainy i Polski. Tak? I my wiedzieliśmy jako Polska, że przez lata, to co tutaj cytował pan konsul, pan dyrektor, przez lata staraliśmy się dokonać tej dywersyfikacji, odciąć się od źródeł rosyjskich, więc Polska była na dosyć dobrej pozycji takiej startowej przed rozpoczęciem wojny, jeśli chodzi o naszą wolność od źródeł rosyjskich, ale ona odcinała Ukrainę i to my mówiliśmy w kolejnych latach. A druga rzecz, która wzbudzała nasz największy niepokój i co myślę, że Węgrzy rozumieli, ale Europa Zachodnia kompletnie tego nie rozumiała, to było to, że Rosja przez kolejne lata przygotowywała się do tego ataku i do tego, żeby odciąć gazociąg, czy zbudować gazociąg Nord Stream, odciąć gazociąg Przyjaźń, inne możliwości, które miały po prostu doprowadzić do wykrwawienia takiego, powiedziałbym wtedy jeszcze niezbrojnego Ukrainę. I w tym względzie podejmowany był szereg działań i szereg niebezpiecznych zachowań, tak? Morderstw politycznych w Moskwie, ataków bronią chemiczną, prób otrucia, zabójstw w Berlinie, w parku. Mógłbym wymieniać tego szereg. Te ataki na fabrykę amunicji w Czechach, jakby wiele jest takich przykładów, które działy się systematycznie i na które nie było jakiejkolwiek reakcji Zachodu. To znaczy Zachód wciąż wierzył, że to jest coś, co nie jest kompletnie połączone. Co warto też powiedzieć, w tych latach tuż przed wojną też było część działań, które były nakierowane na państwa, które były pod wpływem tak zwanego buta sowieckiego, tak? Na Mołdawię, na Serbię, to też warto powiedzieć, gdzie na przykład były bardzo drastycznie podnoszone ceny gazu dla Serbii, w Mołdawii próba obalenia rządu. Było wiele sygnałów, które mówiły, że Rosja coś robi i do czego się przygotowuje. A finalnym sygnałem, które Polska kierowała do całej Europy, w tym do Węgier, i ja w takim spotkaniu miałem okazję uczestniczyć, będąc wtedy właśnie dyrektorem w kancelarii premiera, było to, że premier Morawiecki na przestrzeni listopada i grudnia odbył kilkanaście podróży zagranicznych, czasami spotykając się w trzech krajach jednego dnia, w trzech stolicach, latał z miejsca do miejsca i w których to wystąpieniach ostrzegał przed tym, że wszelkie dane wywiadowcze, wszelkie analizy, które ma państwo polskie, które mają nasi sojusznicy, mówi o tym, że ten atak na Ukrainę ze strony Rosji nastąpi. I myślę, że tutaj, to też nie jest wielką tajemnicą, wiele krajów to dalej nie wierzyło. Tak? I z takiego punktu widzenia, mówię to bez jakiejkolwiek satysfakcji, to jest bardzo gorzka dla nas lekcja, ale dopiero kiedy wybuchła wojna, świat w pewien sposób potrzeźwiał, świat zrozumiał, że to jest naprawdę wojna. A to, co moim zdaniem, to jest zdanie, które wynika z moich analiz, a nie z jakichś rekomendacji czy stanowisk, które przekazuję, ale z mojej analizy, Rosja się najbardziej zawiodła czy nie spodziewała tego, że ta jedność pomiędzy krajami Europy nastąpi. To znaczy w tych kolejnych krokach, o których mówiłem, które przed chwilą cytowałem, za każdym razem było pobłażanie, za każdym razem była reakcja niespójna, niesolidarna państw europejskich, a wtedy rzeczywiście po tym ataku w lutym zeszłego roku nastąpiła solidarność Europy Zachodniej praktycznie kompletna. I warto też o tym powiedzieć i myślę, że to jest też rzecz bardzo pozytywna, że Węgry poparły wszelkie sankcje unijne do tej pory, mimo że to z tego co wiem nie jest informacja powszechna w opinii publicznej, nie zawsze to się przebija do opinii publicznej, ale rzeczywiście tak Węgry postępują i to trzeba bardzo docenić i staramy się te zachowania, które świadczą o solidarności Unii Europejskiej, całej Europy jako kontynentu chwalić. Przypomniało mi się z tego to, że właśnie dzisiaj przed południem rozmawiałem z ekspertem Rosji i z nim właśnie rozmawiając to wspominaliśmy o tym, że dwa rodzaje Ostpolitik istniały w Europie. Z jednej strony to wschodnia, polityka wschodnia w latach 60. Od końca lat 60. O Związku Radzieckim można ustalić, że tam dajmy im technologię, pieniądze, oni dadzą nam energię. I
jako partnerzy można sobie żyć razem. A drugi Ostpolityk, który jest mniej znany, to jest właśnie polski Ostpolityk, który od lat połowych 70. to emigracja paryska to zdefiniowała. Zupełnie inna perspektywa to była. To polska polityka wschodnia mówiła o tym, że w Związku Radzieckim jest wiele narodowości uciśniętych, to Rosjanie też wśród nich się znajdują i Polacy i inne środkowoeuropejskie narody, to muszą razem z nimi walczyć, wspierać ich. Wtedy wygramy, jak wszyscy będą wolni w tym regionie. To jest zupełnie inny rodzaj Ostpolitik niż ten niemiecki czy francuski Ostpolitik. No i ta polityka polska to w istocie to po 89 roku ta polityka to stała się fundamentem polityki zagranicznej Polski. Przyjmując solidarność właśnie z narodami postsowieckiego regionu. I prawdopodobnie dlatego też to było, że nie to, że nie wierzyli Polakom, tylko nie chcieli uwierzyć, po prostu myśleli zupełnie w innych kategoriach. Ale z kolei po 24 lutym to po prostu jakby zrozumieli, że jednak Polacy mieli rację, że jeszcze wciąż trzeba się obawiać imperializmu rosyjskiego. Ja uważam, że to właśnie znacznie wzmocniło wagę i rolę Polski wśród tutaj różnych organizacji integracyjnych i też to przeszedłbym na ten temat, że na ile chciałby żyć tą możliwością Polska, polityka Polski, co teraz wygląda na to, że jest przed Polską, stoi przed Polską, że jej zaczynają uznawać w NATO, w EU, w Unii Europejskiej i też no, nie zapomnijmy o państwach bałtyckich, ale mają wiedzę specyficzną oni o Rosji i to potwierdza też miniony rok, że nie tylko tak w powietrzu mówią, nie tak jakieś tam romantyczne fantazje tutaj produkują, tylko taka jest rzeczywistość. Jak pan ambasador widzi, jak polska polityka widzi obecnie, że Polska jaką rolę będzie odgrywała w tym regionie i jaką rolę potrafi odgrywać w Unii Europejskiej, w NATO, czy w inicjatywie Trójmorza, czy w V4, która będzie najważniejsza dla Polski, która współpraca i dlaczego? Myślę, że tak jak cytując po raz kolejny swoje wystąpienie, stwierdziłem, że polityka, czy relacje pomiędzy Polską a Węgrami są polityką długofalową i w takich kategoriach powinniśmy postrzegać nasze relacje obecnie. Czyli nie tylko patrzeć na to, co jest dzisiaj tu i teraz, ale budować przyszłość i starać się patrzeć w takiej szerszej perspektywie na relacje naszych dwóch krajów. Tak samo uważam, że w tych wszelkich formatach, o których pan wspomniał, ale też względem naszego zaangażowania, naszego działania, to jest również takie samo spojrzenie, że musimy budować i tworzyć wizję. Patrząc na ostatnie lata, czy kilkadziesiąt lat, to jak Polsce udało się wyjść spod tego jarzma komunizmu, spod tego wpływu Rosji, co też no, nie było łatwym procesem. Myślę, że dużo trudniejszym niż tutaj na Węgrzech mimo wszystko, bo uzależnienie od Rosji Polski było większe i od, mówiąc o instytucjach, o różnych procesach, które miały miejsce w naszym kraju, więc ten proces był niełatwy. Lata 90. były trudnym doświadczeniem dla wielu też rodzin i generalnie dla naszego społeczeństwa nie były łatwe. Tak teraz nasze spojrzenie jest dosyć jednoznaczne, to znaczy pomimo różnych doświadczeń historycznych, tego, że nie zawsze w przeszłości, ja staram się też tak patrzeć i słuchając węgierskich polityków na to, tak to analizować. Tak jak Węgry miały czasami pewien zawód z Zachodem, tak samo Polska miała w czasie II wojny światowej, czy w przyszłości generalnie mówiąc, w wiekach ubiegłych też zawód tym, na kogo liczyliśmy, jakich sojuszników postrzegaliśmy. Tak wydaje się i to jest racjonalne spojrzenie, że tylko bycie w w zachodnim kręgu kulturowym, bycie w dobrej, bliskiej relacji z krajami Unii Europejskiej, bycie w dobrej relacji ze Stanami Zjednoczonymi są remedium na agresywną politykę Rosji, która jest agresywną polityką nie od 24 lutego 2022 roku, tylko jest agresywną polityką od zawsze. To znaczy za momentami, w których Rosja była bardzo słaba,
kiedy nie miała siły atakować, kiedy nie miała siły podbijać innych terytoriów, zawsze była imperium, mocarstwem, krajem, który starał się atakować słabszych. I doskonale to Państwo pamiętają z okresu lat 90., kiedy Rosja była słaba. To nie tyle, że nie była aktywna, ale ona starała się odbudować. I teraz mamy odpowiedź na właśnie ten okres, który był okresem może spokojniejszym, który dał dzięki temu przestrzeń też zaufania względem liderów państwa rosyjskiego dla części zachodu Europy. I ten pierwszy przykład, o którym pan wspomniał, zadając pytanie, tej wiary w to, że cena gazu czy transmisja surowców energetycznych ze wschodu na zachód będzie tania, myślę, że skończył się i to nie skończył się w dniu wojny, tylko wcześniej. To znaczy, oczywiście możemy utrzymywać sztuczne przekonanie i starać się przekonywać obywateli czy obywateli Unii Europejskiej, że tak było, no bo ta nawet, wydaje mi się, że to też jest wiedzą raczej publiczną, że wiele krajów nawet po wybuchu wojny wierzyło, że po jakimś niedługim czasie uda się powrócić do pewnego biznesu z Rosją i przez długi czas to nie było jasne, jak daleko te sankcje będą wykraczać, kogo będą dokładnie dotyczyć, jakich ludzi, więc to było pewna niewiadoma. Natomiast i na przypadku węgierskim możemy to jasno powiedzieć, czego my też jako ambasada doświadczamy, ale państwo jako obywatele tego też doświadczają, czyli bardzo wysokiego wzrostu cen energii, wzrostu cen surowców. A z drugiej strony tego doświadczają też różne inne kraje, które podpisując kolejne umowy gazowe z Rosją, po prostu płacą cenę taką, jak płacą inni, albo często nawet wyższą niż płacą inni. To jest ceną po prostu rynkową. Więc to złudzenie, że sojusz z Rosją daje nam coś, co jest powyżej, albo co jest bardziej, co jest tańsze niż na przykład to, o czym się teraz mówi, niż gaz LNG, okej. Jakby możemy tak kalkulować, tylko pytanie, czy nasza niezależność, czy nawet nie mówię z drugiej strony pełne uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, tak? Bo nikt tego nie wymaga, ale umiejętne podejście do tematu dywersyfikacji źródeł energii, czy nie jest ważniejsze z naszego punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Węgier, czy wiele innych krajów, dokonanie właśnie dywersyfikacji, czyli czerpania z różnych źródeł, co my też jako Polska też proponujemy Węgrom, udział w bardzo konkretnych działaniach, czyli na przykład rozpoczęcie budowy, wspólne wejście w ten projekt FRS-u, czyli pływającego terminala gazowego, który ma w niedługiej przyszłości powstać w Zatoce Gdańskiej, czy poprzez też możliwość transmisji pewnej ilości gazu ze Świnoujścia, z terminala LNG też przez Słowację, bo został w zeszłym roku uruchomiony interkonektor pomiędzy Polską a Słowacją, który jest również przedłużony połączeniem do Węgier. Więc mamy taką możliwość, żeby współpracować w tym temacie i bardzo na to liczymy, że to może wkrótce wystąpić. Na pewno dla nas wyzwaniem są decyzje, jak ta wczorajsza, która miała miejsce w Moskwie, ale liczymy na to, że ta refleksja, to o czym dzisiaj mówiłem, wkrótce nastąpi, że ten udział źródeł, które będą z innych kierunków niż rosyjski, będzie większy. Bo tak czy inaczej, to mógłbym podać taki jeden przykład też zeszłego roku. Polska została odcięta od źródeł gazu z Rosji bardzo krótką decyzją firmy Gazprom. Tak? Przed wieloma laty mówiło się, że to jest prywatna firma, więc ona nie podlega rządowi rosyjskiemu. Jak widać, podlega, bo wystarczy podjąć bardzo krótką rekomendację działania i tak się dzieje, że Polska z dnia na dzień miała zamknięty kurek z gazem. Ale mógłbym zacytować i pokazać wiele takich przykładów, tak? Państwa bałtyckie, Litwa, Estonia, Łotwa, z drugiej strony Dania, Holandia, Finlandia. Finlandia akurat miała bardzo mały tą ilość gazu, którą czerpała w ogóle ze względu na niskie potrzeby, ale Holandia, przykład kraju, który był bardzo uzależniony, który partycypował w Nord Stream 1, partycypował w Nord Stream 2, który był, można powiedzieć, jednym z kluczowych sojuszników w Europie Rosji. Jedną decyzją okazuje się, że z tygodnia na tydzień traci dostęp do rosyjskiego gazu. Więc to, co ja jako dyplomata mogę tylko i wyłącznie zasugerować, że taka refleksja powinna następować tutaj na Węgrzech, ale także w innych krajach, to co mówiłem o Serbii, które są w pełni uzależnione od, czy w bardzo dużym stopniu od Rosji.
bo akurat wydaje mi się, że względem rosyjskiej polityki zagranicznej nie zawsze kieruje tam bilans zysków i strat, kalkulacja finansowa, czy to się komuś opłaca, czy to się nie opłaca, tak? Jakby, czy to nam przynosi zyski, czy nie przynosi. To jest bardzo krótka decyzja polityczna, szybko podjęta i tak naprawdę ten problem może być dużo głębszy niż jest obecnie. Wydaje mi się, że tutaj powinna nastąpić pełna solidarność krajów regionu i wszyscy powinniśmy jako kraje Grupy Wyszehradzkiej czy kraje wspomnianego inicjatywy Trójmorza ze sobą współpracować, żeby móc rozwijać swoje relacje gospodarcze, żeby móc rozszerzać tą siatkę połączeń pomiędzy krajami do siebie, tą nić północ-południe, która myślę jest niezwykle wrażliwa i bardzo ważna z punktu widzenia nie tylko polskiej polityki zagranicznej, ale też właśnie z tych wszystkich krajów, których dotyczy, bo Europa Środkowo-Wschodnia była odcięta przez wiele, wiele lat od sprawnego przemieszczania się pomiędzy krajami do siebie. I teraz wreszcie po wielu latach trudnych przygotowań następuje ten moment, kiedy jest wreszcie szansa na to, żebyśmy mogli się przemieszczać szybko z Budapesztu do Warszawy, żeby móc szybko przemieścić się autem, mam nadzieję, że za kilka lat pociągiem też i żeby dzięki temu też nasze kraje rozwijały swój potencjał. I tak jak to ma miejsce przez ostatnich 30 kilka lat, były w stanie rozwinąć swoje gospodarki bardzo skutecznie, rozwijać współpracę między sobą. Warto wspomnieć, że wymiana handlowa pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej jest większa. Wymiana handlowa pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami jest większa niż Niemiec z Rosją, niż Niemiec z Chinami, niż Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. To pokazuje, jaki jest wpływ naszego regionu na funkcjonowanie w Unii Europejskiej. I wreszcie myślę, też musimy skończyć z takim poczuciem, które przez wiele lat funkcjonowało wśród obywateli naszego kraju, właśnie krajów nowej Unii, krajów państw, które pochodzą w jakimś względzie z krajów biedniejszych, bo tak nie jest. Przeganiamy powoli kolejne kraje Europy Zachodniej i ten dobrobyt, na który ciężko nasi obywatele pracują, jest wypracowywany przez nas. I teraz jest wreszcie czas na to, żeby to ustabilizować i mam nadzieję, że pomimo pandemii, pomimo wojny, to jakby niebawem wrócimy na te tory, w których byliśmy przez ostatnie lata, a także na te tory właściwe w relacjach dwustronnych polsko-węgierskich. Całkowicie się zgadzam z tym, że i Polska, i Węgry, i inne kraje w tym regionie mają podobne interesy, wspólne interesy. Ale jakoś zauważam, że była ta współpraca V4, potem była współpraca Trójmorza, potem dziewiątki bukaresztańskiej, potem jeszcze jest Trójkąt Sławskowski. Więc mówimy, że są wspólne interesy, ale jeśli jest konflikt, to okazuje się, że to konflikt nie jest rozwiązany, tylko znowu jakiś nowy sojusz się zaczyna realizować. Powoli już nie możemy policzyć, ile jest organizacji trójkątów, czworokątów. Od razu to powiedzieć, że te sojusze, formaty są bardzo cenne i my jako Polska je doceniamy. To znaczy to, że są różne formaty do dyskusji, te warto to podkreślić, że ten, czy Bukaresztańska Dziewiątka, czy Grupa Wyszehradzka, czy Inicjatywa Trójmorza dotyczy z jednej strony w jakimś zakresie innych krajów czasami, ale przede wszystkim dotyczy innej tematyki. To znaczy Inicjatywa Trójmorza mówi o rozwoju infrastrukturalnym, o którym przed chwilą mówiłem. Grupa Wyszehradzka miała cele przede wszystkim ważne polityczne 32 lata temu, kiedy powstawała. Tymi głównymi celami politycznymi było wejście do NATO, do Unii Europejskiej. To udało się zrealizować szybko, więc też można powiedzieć, że w tych formatach różnych też dojrzewają różne koncepcje, nowe czasami koncepcje, w jaki sposób działać. Tak? Teraz Grupa Wyszehradzka jest poza tym poziomem politycznym, ale też bardzo mocno nakierowana na rozwój współpracy regionalnej, też dotyka krajów Bałkanów Zachodnich, realizuje różne interesy w sposób, myślę, spójny. I wspomniał Pan o Trójkącie Sławkowskim, czy była też grupa w czasie pandemii Centralna Piątka, która obejmowała inne kraje
regionu Austrię, Słowenię, Słowację, Czechy, tam w różnych formatach te kraje ze sobą współpracowały. My nie widzimy w tym jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa, to znaczy po wybuchu pandemii ja osobiście, ale myślę, że każdy z Państwa jest do tego przekonany, że właśnie te regionalne sojusze zdały egzamin i to, co ja mógłbym rekomendować jako skromny urzędnik, to powiedzieć, że one były zdecydowanie skuteczniejsze niż chęć rozwijania wielkich współpracy na przykład z krajami Azji, czy z krajami Azji Centralnej. Tak? Wiemy to, że tutaj na przykład Węgry inwestują dosyć dużo swojego takiego capacity, aktywności polityki zagranicznej w tym temacie, ale pandemia przecięła to wszystko, tak? Pokazała, że nagle łańcuchy dostaw są dla nas wielkim zagrożeniem, że brakuje nam czasami bardzo podstawowych produktów i że to właśnie skuteczność różnych formatów regionalnych jest dużo ważniejsza w polityce zagranicznej niż bardziej jakieś egzotyczne, nowe kierunki, które miałyby nas jakoś szczególnie dowartościowywać. One oczywiście dobrze uzupełniają taką korową, bazową politykę zagraniczną, ale nie są, takie jest nasze przekonanie, moje też wewnętrzne przekonanie, nie są czymś, na czym warto opierać całą swoją politykę zagraniczną. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące wojny. Myślę, że wszystkich interesuje tu na Węgrzech. Mnie się też zawsze pytają i nie potrafię odpowiedzieć, ale mamy tutaj specjalistę o wiele bardziej większej wiedzy niż ja. Jakie jest to minimum, z czego Polska byłaby zadowolona? Na jakie minimum zgodziłby się rząd w Warszawie? Jakie ustępstwa wchodziłyby w grę? Na przykład ustępstwa terytorialne. Czy to absolutnie jest wykluczone? Jaki jest ten punkt minimum, do którego ta wojna musi dojść, żeby Warszawa powiedziała, że okej, niech będzie zawieszenie broni? Nie chcę powiedzieć, nie mówię oczywiście, że tu od Warszawy zależy zawieszenie broni, nie o to mi chodzi, tylko że jaka jest postawa Polski w tej kwestii? Pierwsze pytanie i ostatnie, które zadał pan redaktor, jest trudne i bardzo polityczne. Więc mogę tutaj tylko tyle powiedzieć, że to ja tego nie określam, to nie jest moja rola jako dyplomaty mówić, co jest tutaj celowe, żeby w jakim zakresie powinno to obejmować ewentualny pokój czy działanie. Natomiast jasnym jest stanowisko państwa polskiego prezentowane przez pana prezydenta, pana premiera, pana ministra spraw zagranicznych, że celem Polski jest taka pomoc Ukrainie, żeby Rosja z terenu, który okupuje, się wyniosła, tak? To znaczy jasnym jest dla nas, kto jest agresorem, jasnym jest, kto się broni. To jest, myślę, najprostsza tabliczka mnożenia albo dodawania 2 plus 2, to jest bardzo jasne. Niestety, czy to, nad czym my pracujemy, to, żeby nasz region miał udział w tym, jak te rozmowy pokojowe mogłyby wyglądać, żeby Europa miała do powiedzenia coś więcej niż tylko bycie podmiotem czy przedmiotem rozmów albo podmiotem, który stoi z boku. Więc zdecydowanie uważamy, że to nie jest tylko rozgrywka pomiędzy mocarstwami, pomiędzy Ukrainą a Rosją, bo takie są głosy czasami w niektórych krajach, ale jest to przede wszystkim wyprowadzenie wojsk z terenu Ukrainy. Po drugie, to jest odbudowa Ukrainy. To, czego Polska doświadczyła po powstaniu warszawskim niemalże 80 lat temu. Tak? Jakby ze zgliszczy zbudowaliśmy od nowa naszą stolicę, odbudowaliśmy kraj. Skala zniszczenia na Ukrainie jest porażająca. Tak? To jakby nawet ludzie już są przyzwyczajeni do tych obrazków, które były szokujące 24 godziny po ataku, czy tydzień po ataku, czy kiedy miało miejsce ludobójstwo w Buczy. To było dla ludzi szokujące, te zdjęcia. Tak? Teraz już się ludzie do tego przyzwyczajają i naszym celem jako Polski, to jest cel polityki zagranicznej państwa polskiego, to są rekomendacje, które my dostajemy, jest bezsprzecznie i twardo mówienie, czym jest ten konflikt, jak on wygląda, żeby pokazywać obywatelom w krajach, w których funkcjonujemy, żeby tłumaczyć to urzędnikom i politykom w krajach, w których pracujemy, jaka porażająca skala ma miejsce na Ukrainie, czego ten konflikt dotyczy.
i że nasze zamiary, nasze wsparcie dla Ukrainy będzie tak długo, aż Rosja z tego kraju się nie wyprowadzi. Czy to oznacza, że całkowicie, że mają być te realizowane te granice przed 2014, czy mówimy o lutym, 24 lutym? Czy chodzi tu też o Krym, czy o inne? Że tereny, które są okupowane przez Rosję, powinny nie być przez Rosję okupowane, więc Rosja powinna opuścić te terytoria, które niesłusznie z opinią, zgodnie z opinią międzynarodową zajmuje. És akkor egy utolsó kérdés a lengyel-magyar kapcsolat. Ostatnie moje pytanie o stosunkach polsko-węgierskich. Dwie rzeczy, co mi się przypomniały. Pierwsze, niedawno CBOS upublikowało takie badanie, że sympatia polskiego społeczeństwa do Węgrów mocno zmalała, chyba 18%. Jeśli to prawda, to w ostatnich 30 latach ani jednej narodowości tak nie opadły sympatie jak wobec Węgrów. Przecież Węgry zawsze były w pierwszej piątce najbardziej sympatycznych. Chyba rok temu byliśmy jeszcze na drugim miejscu. A drugie moje pytanie. Pan ambasador powiedział, że pana zadaniem jest budowanie mostów, prawda? Jestem historykiem i pamiętam, gdy się uczyłem, że do tej pory mosty trzeba było budować z relacjami na Węgrzech ze Słowakami lub Rumunami. Dlatego trzeba było te mosty budować, bo relacje były niedobre. Historyczne jakieś tam żale, Trianon, nie znamy się nawzajem i tak dalej. Ja nie myślę, że relacje polsko-węgierskie są aż tak złe, że trzeba budować mosty. Więc jeżeli rzeczywiście trzeba budować mosty, jakie mogą być główne filary tych mostów, aby te polsko-węgierskie stosunki znowu były lepsze? To pytanie, w jednym z artykułów odpowiedziałem o budowaniu mostów, dotyczyły budowania formuły komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami. Czyli nie dotyczyły budowania mostów od zera, ale dotyczyły tego, że kanały komunikacji, które są pomiędzy naszymi krajami, muszą być utrzymane i uważam, że to się udaje nam realizować, mimo też dużego pewnego, powiedziałbym, obciążenia, czy czasami dużej presji ze względu nawet na inne kraje, na przykład, które też często starają się jakoś być aktywne w temacie relacji polsko-węgierskich, co sam odczuwam w swoich kontaktach z korpusem zagranicznym tutejszym. Ale dotyczyły właśnie przede wszystkim tego, że to, co trzeba, musimy utrzymać. I to, o czym mówiłem wcześniej, że powinniśmy przede wszystkim patrzeć na relacje polsko-węgierskie w kategoriach długoterminowych, to znaczy to właśnie tą rolą jest utrzymywanie tych kanałów komunikacji, rolą jest budowanie czasami nowych form współpracy, czy przenoszenia form współpracy z formy politycznej na niższe, na zaangażowanie organizacji pozarządowych, instytucji, które były zbudowane przez państwo polskie, państwo węgierskie w przyszłości i przełożenie tego pewnego ciężaru relacji na to, żeby nie doprowadzić do pewnej zapaści. Tak? Jakby znamy to dobrze z historii, że życie nie lubi próżni, tak? Że tam, gdzie damy tą przestrzeń innym, to za chwilę może się okazać, że ta przestrzeń zostanie zagospodarowana. Dlatego my dokładamy jako dyplomaci, jako polska ambasada w Budapeszcie jeszcze więcej sił i starań w to, żeby wspierać organizacje pozarządowe, żeby być aktywnymi na różnych forach, w różnych dyskusjach i żeby starać się te kanały komunikacji utrzymać. Co do tego, jak było kiedyś, jak jest teraz, to ja chciałbym tylko się skupić na tym ostatnim roku jednak. Na pewno moi poprzednicy tutaj mieli łatwiej, tak? I myślę, że to była trochę inna forma dyplomacji, inna forma budowania relacji dwustronnych zdecydowanie i moja rola
czego sam nie przewidywałem kilkanaście miesięcy temu, jest zdecydowanie bardziej polityczna, zdecydowanie bardziej trudna. Dlatego też często, można powiedzieć, staram się więcej pracować w terenie niż mówić publicznie, bo każde słowo, które wypowiadam, jest gdzieś tam oglądane z dwóch stron i są też środowiska, które starają się złapać za słowo albo starać się jakoś tam skłócać osłabiać te kanały komunikacji, które mamy teraz, więc to na pewno jest rola niełatwa, ale myślę, że jakby obie strony dokładają pewnych starań do tego, żeby pokazywać sobie nawzajem, że Węgry są dla Polski ważnym sojusznikiem, to co też w wystąpieniu powiedziałem. Postrzegamy Węgry jako ważnego partnera, tak jak wszystkie kraje w regionie dookoła nas, szczególnie w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii tematyki unijnej i tutaj na pewno jakby w tym długoterminowym spojrzeniu na relacje to jest dla nas istotne. Co do tego zacytowanego sondażu, to dla mnie osobiście jako osoby też takiej prywatnej, która darzy wielką sympatią Węgrów, to jest na pewno smutna informacja. Pytanie, czy to jest trend, czy to jest pewne jednostkowe badanie, też w różnych sondażach różnie pytania są zadawane. Nie znam tutaj dokładnie bazy tego pytania, w jaki sposób ono było zadane i jak pokrywa tą tematykę, o której dzisiaj akurat rozmawiamy. Natomiast ja też nie jestem aż tak bardzo romantyczny. Czasami Polaków się na Węgrzech prezentuje jako romantyków. Nie? Węgrzy są pragmatyczni, Polacy są romantyczni. Ja się z tym nie do końca zgadzam i uważam, że tutaj Polacy widzą, analizują to, co ma miejsce, ale też przez pierwsze miesiące czy politycy, czy często ludzie mówili, że zostawmy relacje polsko-węgierskie ludziom, społeczeństwom, a polityka to jest polityka i polityka sama się tam rozwiąże. Ja się z tym nie do końca zgadzam, to znaczy uważam, to też o czym już wcześniej mówiłem w tym niedługim węgierskim wystąpieniu, uważam, że i od polityki, i od mediów w największym stopniu dużo zależy, jak kształtuje się postawa kraju, jak kształtuje się postawa obywateli. I tutaj jest bardzo ważna praca do wykonania przed nami wszystkimi, żeby właśnie nie dawać tej przestrzeni do tych zmian nastrojów. I z punktu widzenia też takich moich bardziej empirycznych doświadczeń, to jest skala porównawcza badania społecznego pewnie mniejsza niż badania CBOS-u, ale z drugiej strony bardziej praktyczna, bo jednak na miejscu w Budapeszcie. No to dostrzegam to, że jest pewien spadek, tak, ilości gości, nie tylko wizyt oficjalnych, które mam okazję witać albo wspierać merytorycznie, ale też po prostu ludzi na ulicach, ale z drugiej strony to jest wciąż bardzo popularne i wiele głosów też pozytywnych słyszę, że wielu Polaków nawet czasami mnie pyta o różne rekomendacje, o możliwość przyjazdu, o teraz będzie wizyta papieża Franciszka w Budapeszcie, więc też myślę, że duża grupa polskich obywateli na to wydarzenie przyjedzie, więc to jest zdecydowanie pole do naszej aktywności, do naszej pracy, nie tylko na tym właśnie poziomie politycznym, ale też na pozostałych, więc tak na to patrzę. Pan redaktor dwu czy trzykrotnie powiedział, że to jest ostatnie pytanie, więc mam nadzieję, że teraz też będziemy rzeczywiście mogli oddać głos tutaj obecnym i też może nie tylko o wojnie na Ukrainie mówić, co nie jest dla mnie tak aż łatwe i jest zawsze pewnym wyzwaniem, a wcześniej rozmawialiśmy, że to będzie jeden z tematów, jeden z bloków, a okazało się, że zdominował naszą rozmowę, więc myślę, że też jest wiele pozytywnych rzeczy, o których warto jest rozmawiać i o których warto jest mówić i dzięki temu właśnie też inspirować siebie wzajemnie do budowania naszych relacji, do ich rozwijania. Dziękuję bardzo. Wiem, że jako ambasador to ciężko publicznie odebrać głos w takie słowa, żeby nie móc wywracać zdania ambasadora, więc specjalnie jeszcze dlatego też dziękuję panu ambasadorowi, że otrzymaliśmy takie odpowiedzi maksymalnie, które można od ambasadora uzyskać. Dziękuję.
starałem się więcej wyciągnąć, ale wszystko jest zrozumiałe. Jesteśmy, ja jestem zadowolony, myślę, że możemy być zadowoleni. Rozumiem i zgadzam się, że nie tylko polityka jest na świecie. W ostatnim roku byłem chyba 5 razy w Polsce z rodziną też i miałem same pozytywne spostrzeżenia, podobnie jak 20 lat temu. Nikt nic złego nie powiedział, że jestem Węgrem. No dobra, można powiedzieć, że jeśli ktoś mówi po polsku, trzeba byłby atakowany, ale moja żona na przykład i moje dzieci nie mówią po polsku, a i też nie mieli żadnych negatywnych przeżyć, więc myślę, że te relacje nie tylko na szczeblu politycznym, ale inne relacje może nie są aż tak intensywne jak dawniej, ale nadal są bardzo ważne, sprężne i nie widzę większych problemów. Ja myślę, że też trzeba tutaj... To jakby chciałbym to jasno podkreślić i podziękować za to przyjęcie, z jakim ja się spotkałem tutaj na Węgrzech. Tak? Jakby nie mam skali porównawczej do tego, jak byłbym przywitany, kiedy bym przyjechał 3 lata temu i jakby to przywitanie dokładnie wyglądało, ale moja obecność tutaj jest bardzo pozytywna, to znaczy mam dobre, sympatyczne relacje z tutejszymi urzędnikami, politykami, z ludźmi przede wszystkim i to jest coś, co dla mnie jest bardzo pozytywne, bardzo pozytywnie moja rodzina zaaklimatyzowała się na Węgrzech. Moje dzieci chodzą do węgierskiego przedszkola, gdzie też zdobywają swoje kompetencje w oparciu o tutejszy system, o język węgierski, z czego jestem bardzo zadowolony. Więc z takiego punktu widzenia uważam, że to przywitanie jest bardzo serdeczne. Tak? I na pewno i liczę na to i wierzę w to, że tak samo Węgrzy są witani w Polsce. Tak samo mam bardzo dobre relacje z moją odpowiedniczką, panią ambasador Orszoją, która jest w Warszawie. Na co dzień mamy ze sobą kontakt taki po prostu sympatyczny, życiowy, który jest dla jesteśmy, staramy się wspierać wzajemnie i to nie dotyczy tylko jakby jasnych rekomendacji, jakichś wytycznych, ale jest po prostu czymś, co pomiędzy Polakami a Węgrami występuje. Ja to czuję po prostu, że sympatia Węgrów do Polaków jest, tak samo Polaków do Węgrów jest, tak? I to jest coś, co jest ponad przeciętne, to coś, czego inne kraje nie potrafią zrozumieć, z czego ta sympatia wynika, jaka jest ich taka, powiedziałbym, długofalowa, długoletnia historia i dlaczego akurat Węgry Polskę, a Polska Węgry tak bardzo pokochały. Ale to jest coś, co jestem przekonany przetrwa i będzie funkcjonowało dalej. I tak jak wracając 3 lata wstecz, relacje na przykład pomiędzy Polską a Czechami były bardzo trudne politycznie. Tak? Relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi 2-3 lata temu były bardzo trudne. Tak? Okazuje się po jakimś krótkim okresie czasu, bo czym są 3 lata w kontekście 100 lat polityki zagranicznej albo 50 lat polityki zagranicznej. Okazuje się, że te relacje mogły się bardzo poprawić. Tak? Tak samo nasze relacje wciąż są dobre z Węgrami, wciąż mamy te kanały polityczne, komunikacji, relacje, spotkania w różnych formatach, różne dwustronne rozmowy. Więc z takiego punktu widzenia może być tylko lepiej. Musimy po tej refleksji, o której wspominałem, otworzyć od nowa księgę i wpisywać tam pozytywne rzeczy. Bardzo dziękuję Państwu. I teraz, jeśli są pytania, Pan tu nam przyniesie mikrofon. Bardzo prosimy pytania zadawać tylko do mikrofonu po przedstawieniu się, dobrze? Zanim zadadzą Państwo zapytanie. Jestem Sobol Czutarski, jestem wiceprezydentem Samorządu Narodowości Polskiej w Budowar. Moje pytanie dotyczy polityki bezpieczeństwa i wojny. Mnie też ciekawi, powiedzmy, ta końcówka tej wojny. Jeśli dobrze zrozumiałem, celem Polski to jest to, żeby osłabić Rosję na tyle, żeby nie oznaczała niebezpieczeństwo dla Europy. Ale jeśli to osłabienie
jeśli na przykład bierzemy pod uwagę przykłady polityczne, powiedzmy, co się wydarzyło w krajach arabskich, gdzie na przykład w Libii, albo w Iraku, albo w Syrii powstały podobne jakieś scenariusze, gdzie centralna władza osłabła się i coś innego powstaje. Tam w tych krajach nastąpił totalny rozpad. A tutaj mówimy o państwie, które ma bombę atomową, jest wielkim krajem, więc jak to może wyglądać? Z drugiej strony, jeśli na przykład Putina nie będzie już przy władzy, przyjdzie ktoś inny, nie jest to pewne, że będzie lepszy niż Putin. Na przykład może nastąpić też taki system jak w północnej Korei. I widzę te dwie możliwości. A czy z perspektywy Polski może nastąpić jakieś lepsze zakończenie Rosji i osłabnięcia Rosji? Pytaniem na pytanie, czyli zadać pytanie, a jakie powinno być zakończenie względem pana spojrzenia na tą rzeczywistość, to znaczy na do jakiego poziomu powinniśmy się obawiać Rosji, w jakim zakresie powinniśmy się obawiać jej działania. Ja mogę tutaj powiedzieć to, co prezentuje polskie stanowisko, ale również węgierskie stanowisko, to co powiedziała pani prezydent Nowak przed kilkoma dniami będąc w Turcji, tak? Co leży w interesie Węgier, do czego wzywa, tak? Wzywa do zakończenia działań wojennych, wzywa do opuszczenia przez Rosję terytorium Ukrainy, więc to są dokładnie te same postulaty, o których mówi Polska, tak? Jakby to jest dla nas bardzo jasne i też za te słowa pani prezydent jesteśmy wdzięczni i je postrzegamy jako nasze stanowisko. Z drugiej strony, patrząc na to, co ma miejsce na Ukrainie, no to jakby ciężko sobie wyobrazić inne działanie, to znaczy my nie wiemy, kto mógłby być za prezydenta Putina, to nie jest pytanie do nas. Historia też mówi państwa rosyjskiego, czyli wieków minionych, że nie zawsze zmiana jednego dyktatora była lepsza na tego, co następowało później, tak? Więc to też jest duży znak zapytania, w jakim kierunku my będziemy zmierzać. Ale moje spojrzenie na to, moja perspektywa bardziej prywatna mówi, że to jest przede wszystkim też odpowiedź na to, jakie będzie działanie Europy i Europy wraz ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, jeśli my mówimy jednym głosem, co ma miejsce przez ostatni rok, to Rosja się tego boi. Jakbyśmy zaczęli pękać i dawać przestrzeń właśnie do jeszcze bardziej agresywnej polityki Rosji, to by to następowało jeszcze mocniej. Tak? I to jest największe niebezpieczeństwo. Ja nie wiem, na ile ten przykład, czy ja to dobrze zrozumiałem, państw afrykańskich, Libii czy innych odnosi się do Ukrainy, no bo Ukraina się bardzo dzielnie broni. Ukraina zachowuje swoją państwowość, co jest, myślę, kluczowe w tym formacie. Co więcej, inflacja na Ukrainie jest na poziomie 25%, tak jak w wielu krajach, jak na Węgrzech, tak? Więc mimo tak heroicznej walki, którą podejmuje, oczywiście przy wsparciu Zachodu, przy dostawach broni z Zachodu, przy wsparciu finansowym sektora bankowego i tak dalej, ale jest w stanie, czy była w stanie się utrzymać przez rok i myślę, że to jest pod względem takim moralnym już teraz zwycięstwo i to, co daje siły dla Ukrainy w wytrwaniu w tej wojnie. W tyle jest pytanie. Dziękuję bardzo. Żold Zsombor, dwa pytania chciałbym zadać. Pierwsze, co pan powiedział o prasie węgierskiej. W ostatnich dwóch tygodniach najbardziej ekscytujący wywiad był w prasie. To To, że największym problemem jest właśnie ten słowacko interkonektor, przez który można tylko bardzo mało gazu przepuścić. I czy planuje Warszawa, żeby rozszerzyć ten przepływ? A w ramach współpracy Trójmorza, skąd można więcej pieniędzy uzyskać? To jest moje drugie pytanie. Czy
Odnosząc się może do drugiego pytania, to inicjatywa Trójmorza powstała jako format, w którym to państwa, które uczestniczą w tym projekcie, wspólnie realizują projekty infrastrukturalne i on został wsparty przez budżet amerykański właśnie na rozwijanie infrastruktury. I to jest przede wszystkim taka przestrzeń na razie do działania i jest też ta aktywność weryfikowana. Na tyle, na ile dobrze pamiętam dane, to akurat partycypacja Węgrów jest dużo mniejsza finansowa niż potencjalne korzyści, które mogą Węgry uzyskać, więc liczymy, że tutaj też to zaangażowanie Węgier, ale też innych krajów regionu będzie większe z każdym rokiem. Natomiast co do prasy węgierskiej, co do przepustowości, to tutaj ona, myślę, że dla tych celów, które ma obecnie, które mają Węgry, ona byłaby i tak dużym wsparciem, tak? To znaczy te dane, które obecnie są zbierane przez Węgry czy przez państwo węgierskie, mówią o tym, że zużycie gazu udało się ograniczyć w sposób znaczny w ostatnim tym sezonie grzewczym, w ostatnim kwartale i że to zużycie roczne jest niższe niż było w roku poprzednim, czyli możemy przypuszczać, że będzie na poziomie około 9 miliardów metrów sześciennych gazu w obecnym czasie, może nawet niewiele mniejszym. Więc biorąc pod uwagę obecne możliwości, ten miks energetyczny i też to, w jakim sposób kształtuje się zużycie gazu przez Węgry, mówimy około 45% właśnie z Rosji, reszta inne źródła, czyli ten Gazprom 45-50, reszta inne, to biorąc pod uwagę pojemność 9 miliardów, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przy racjonalnej i też takiej spójnej, solidarnej polityce to w dużym stopniu pokryć, tak? Od wielu lat trwają rozmowy, nie tylko te, które teraz są z Polską prowadzone, ale trwają rozmowy i z Rumunią, i z Chorwacją, i inne są możliwości transportu z portów w Grecji i z innych miejsc. Więc tak naprawdę moim zdaniem te możliwości są większe niż to, co się udało przez ostatni rok osiągnąć. To jest taka moja refleksja tego, jak to analizuję, jak to widzę, patrząc na różne dane i na różne działania, które były podejmowane i akurat ta też informacja, która w kilku z innych też została wczoraj zawarta w komunikacie po spotkaniu w Moskwie, była dla mnie pewnym zaskoczeniem. To znaczy wydawało mi się, że te działania, które były jeszcze w ostatnich miesiącach podejmowane, były odpowiedzią na pewien stan faktyczny. Tak? To, co było tłumaczone, jest tłumaczone jako pewne trudne położenie, ale też część z Państwa dzisiaj tutaj obecnych była na rozmowie pomiędzy panem ministrem Steinerem a panem byłym ministrem do spraw energetyki i energii, panem Piotrem Naińskim, i tam rzeczywiście padały przez ekspertów, przez ludzi, którzy się na tym znają, konkretne pytania, konkretne dane, konkretne wyliczenia. Też pan minister Naimski prezentował, w których mówił, jakie możliwości są do zrobienia i do realizacji. I oczywiście to nie zawsze jest tak, że możemy to osiągnąć w przeciągu pół roku, czy roku, czy na bardzo krótkiego czasu. Natomiast ja wciąż będę wracał do tej perspektywy wielu krajów, przed którymi stanęły wyzwaniem, czyli odcięciem dopływu kurka gazowego i wyczerpaniem się możliwości w bardzo krótkim czasie. I to, myślę, też powinno być największą zachętą, żeby nie tylko polegać na tym połączeniu tureckim czy tym kierunku południowym, ale też starać się dokonywać dywersyfikacji swoich źródeł energii. Dziękuję. I tutaj jeszcze jedno pytanie. Dobry wieczór. Nazywam się Dinesh Andrasznoj. Jestem z Ludowika, Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej. Ja nie mówię tak dobrze po polsku, jak pan ambasadorze mówi po węgiersku, ale ja spróbuję zapytać po polsku. 17 marca pan premier Morawiecki powiedział, że potrzebne jest, cytuję, odnowienie naszej Grupy Wyszehradzkiej. Moje pytanie jest, jak pan ambasadorze sądzi, jak możemy to zrealizować? Dziękuję ci bardzo. W Polsce
jest takie powiedzenie, być może to mam nadzieję, że zostanie dobrze przetłumaczone, bo do tanga trzeba dwojga, jako cytat pewnej piosenki. W naszym przypadku, jako formatu Grupy Wyszehradzkiej, do tanga trzeba czworga. Więc to jest trudniejsza dyskusja, trudniejsza rozmowa i ona nie dotyczy tylko dwóch krajów. Tak? Więc poza Polską i Węgrami ta chęć wspólnych działań musi też być na podobnym poziomie względem Czech i Słowacji. I tutaj rzeczywiście te relacje są różne pomiędzy poszczególnymi państwami. To znaczy, wydaje się, że pomimo zmniejszenia intensyfikacji, każdy kraj uważa, że format wyszehradzki jest ważny, że format wyszehradzki trzeba utrzymywać, trzeba rozwijać. Natomiast jest różne spojrzenie na poszczególne tematy, a przede wszystkim jest największa różnica pomiędzy Węgrami i pozostałymi państwami na stosunek do wojny na Ukrainie. I w tym względzie ja mogę powiedzieć, że z punktu widzenia Polski plusem jest to, że to nie Polska sprawuje prezydencję obecnie, bo te wyzwania są na innych krajach, czyli obecnie na Słowacji, a od lipca na Czechach. I z jednej strony to być może wpłynie na to, że intensyfikacja, czy intensywność tego formatu będzie mniejsza niż jakby chciała Polska czy Węgry, ale z drugiej strony ona cały czas ma miejsce i w zeszłym tygodniu byłem na takim forum z młodymi ludźmi w Dziur wraz z panią minister, wiceminister Krystyną Wariu i z trzema ambasadorami, którzy tutaj na Węgrzech stacjonują, Czech, Polski i Słowacji, czyli ja i dwóch kolegów. I tam było sporo pytań też takich bezpośrednich, może nie było tylu pytań o wojnie, ale było o relacjach właśnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i mam wrażenie, że zrozumienie dla potrzeby rozwijania tego formatu jest nie tylko na poziomie politycznym, ale też na poziomie społeczeństw i to jasno wybrzmiało, że wola pomiędzy wszystkimi krajami jest do tego, żeby ze sobą współpracować. Zresztą te spotkania mają miejsce, było spotkanie marszałków parlamentów. W przyszłym tygodniu jest też spotkanie, w którym będą też przedstawiciele tych krajów, więc jest rozmowa. Miało miejsce spotkanie prezydentów, tak? Więc intensywność jest mniejsza, ale to cały czas następuje. A z drugiej strony myślę, że też warto patrzeć na to też w dłuższej perspektywie czasu. To znaczy, jeśli patrzymy na cały ten okres funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej od 1991 roku, to również były wtedy różne okresy pomiędzy pewnymi odstępami czasu, jak ta grupa funkcjonowała. I też były takie momenty, ja pamiętam, że akurat wtedy mieszkałem na Węgrzech 10-12 lat temu, kiedy rzeczywiście wtedy intensywność funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej była dużo mniejsza nawet niż teraz. I czasami to zależało od tego, kto był premierem, kto rządził w danym kraju. Jedni byli bardziej zainteresowani, drudzy mniej. Natomiast zawsze dochodzimy finalnie do wniosku jako ten sojusz, że to jest bardzo pomocne i na przykład przy okazji negocjowania budżetu unijnego 2-3 lata temu, przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej, szczytu liderów państw Unii Europejskiej, były spotkania przygotowujące do tego szczytu w formacie państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli premierzy spotykali się ze sobą i uzgadniali wspólne stanowisko. Podobnie było, kiedy wybuchła pandemia, też były wideokonferencje pomiędzy premierami. Co więcej, pamiętam, że to było w dniu pierwszego przypadku pandemii, czy pierwszego przypadku COVID w Polsce, w dniu tego pierwszego przypadku na początku marca 2020 roku. Było spotkanie w Pradze, w którym też spotykali się liderzy Grupy Wyszehradzkiej, żeby uzgadniać strategię wspólną działania względem zbliżającego się niebezpieczeństwa, które wtedy jeszcze nie było tak jasne dla wszystkich i tak dobrze sprecyzowane, określone. Więc ja bym tutaj był bardziej spokojny, myślę, niż wielu komentatorów i raczej nie ulegał tym emocjom takim negatywnym, które niektórzy chcą nam przekazywać i też trochę skłócać, myślę, czasami pomiędzy poszczególnymi krajami. Myślę, że szersze spojrzenie jest zdecydowanie bardziej pozytywne niż to kształtują media. Itt még van egy jelentkező.
kto jest jeszcze chętny? Sutarski Konrad. Tudom, choć... Wiem, że... Pan ambasador nie mógł odpowiedzieć inaczej na pytanie dotyczące zakończenia wojny, ale istnieje druga, podobna sprawa, mianowicie sprawa oświaty mniejszościowej na Ukrainie. I tutaj jest, powinna być współpraca Polski i Węgier przede wszystkim, bo o ile Polska i Węgry jednakowo były traktowane przez Ukrainę do obecnej wojny, to teraz jest inaczej. Polacy są bardzo przyjaźnie traktowani, a Węgrzy krytycznie. Tymczasem po zakończeniu wojny musi nastąpić jakieś porozumienie odnośnie oświaty, że oświata mniejszościowa tam przy pomocy Unii Europejskiej notabene, ale powinna znaleźć takie rozwiązanie, które nie byłoby ewentualnie rozwiązaniem dogodnym i dla Rosjan, ale dla nas tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które pan prezes postawił. Moje spojrzenie na kwestię mniejszościową jest troszkę szersze. To znaczy, mimo pewnych podobieństw, uważam, że sytuacja Węgier i Polski jest jednak troszkę inna. Wynika to przede wszystkim chociażby z tego, jak geograficznie są one ukształtowane. To znaczy, polska mniejszość, Polacy na Ukrainie, bo to też warto o tym powiedzieć, tak, że my wciąż Polaków żyjących na Ukrainie, na wschodniej ścianie, nazywamy Polakami, a Polonią nazywamy tych, którzy mieszkają na zachodzie od Polski. Że Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie, są rozproszeni po całej Ukrainie, tak? A mniejszość, którą reprezentują Węgrzy, są na jednym terenie, po pierwsze. Po drugie, my mamy już tylko kilka szkół mniejszościowych na Ukrainie i to jest zupełnie inny punkt przełożenia, mimo mniejszej skali ilości obywateli czy mniejszości węgierskiej na Ukrainie niż polskiej, bo Polaków żyjących na Ukrainie jest więcej. Ale tych szkół Węgrzy mają dużo więcej i skupionych w jednym terytorium. Mówił, że 400 tysięcy Polaków mieszka na Ukrainie. Więc mówię, że jest dużo więcej Polaków niż Węgrów, mniejszości węgierskiej żyjącej na Ukrainie. Ale to powoduje, że rzeczywiście te wyzwania są w pewien sposób inne. I Polska przez ostatnie lata, w zasadzie do momentu, czy tuż przed momentem rozpoczęcia wojny, przez kolejnych ileś tam kilka lat albo wielu miesięcy negocjowała i rozmawiała z Ukrainą na temat naszego położenia. Ja sam to dobrze pamiętam, bo w latach, kiedy ten kryzys wystąpił, pracowałem wtedy akurat w Ministerstwie Edukacji, więc ten temat był dla mnie tematem bliskim i zajmując się edukacją polonijną i polską, poza granicami naszego kraju. Też kilkukrotnie byłem na Ukrainie i brałem udział w tych rozmowach, które albo przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, albo Spraw Zagranicznych prowadzili. I tuż przed wojną Polska uzyskała pewne działania, o które zabiegała na poziomie dyplomatycznym przez wiele lat, przez kilka lat. Spotykała się komisja dwustronna dwóch krajów, która starała się osiągnąć porozumienie i to zostało na jesieni, tuż przed wojną, w 2021 roku ogłoszone. Strategia rządu węgierskiego była trochę inna i trochę była prowadzona bardziej w sposób debaty publicznej, na poziomie publicznym, tak bym to powiedział. Ja tego nie oceniam. Na pewno tutaj i Rumunia, i Węgry były dużo bardziej głośne, jeśli bym mógł tak to nazwać, na poziomie wypowiedzi w mediach, na poziomie różnych znaków dyplomatycznych i sygnałów, które były prezentowane. Więc nie jest moim celem w żaden sposób dokonywać oceny. Ja nie jestem od dokonywania oceny, ale tylko prezentowania faktów i one były trochę inne. Podejście do wojny i zaangażowanie Polski też myślę, że wykracza poza pewną normę. Tak? To znaczy, kiedy państwo węgierskie mówi o milionie przyjętych czy przeprowadzonych przez granicę obywateli
ukraińskich uchodźców z Ukrainy w ostatnim roku. Polska 1,5 miliona do 2 milionów przyjęła w swoich domach. To znaczy ci ludzie zamieszkali w Polsce, więc to jest wielki wysiłek, który państwo polskie wykonali zwykli obywatele, zwykli moi rodacy, znajomi, wielu moich znajomych, którzy przyjmowali do swoich domów obywateli Ukrainy, rodziny z dziećmi. I z takiego punktu widzenia też w lipcu bodajże zeszłego roku Ukraina ogłosiła specjalną ustawę, która była inspirowana przez pana prezydenta Zełenskiego, do której akty wykonawcze są obecnie wdrażane też przez Ukraińców. I to się nie odnosi akurat do mniejszości, ale odnosi się do generalnie do traktowania Polaków, polskich obywateli na Ukrainie poprzez ułatwienie do możliwości podejmowania pracy, studiowania, możliwości przekraczania granicy. Wiele tam jest bardzo szczegółowych zapisów i takie działanie zostało podjęte względem Polski. My to doceniamy. Tak? I tak samo uważam, że względem sytuacji polskiej mniejszości Polaków żyjących na Ukrainie, na tyle, na ile się też orientuję i też starałem się ten temat śledzić i rozmawiam na ten temat też z moimi kolegami. No te rozmowy są dużo mniej intensywne niż były przed wojną, ale wiadomo, że wojna pokrzyżowała wiele rozmów, ale są prowadzone i myślę, że do tego warto zachęcać. A też ja tutaj będąc na Węgrzech, wiedząc jaki jest problem, też ze stroną ukraińską na ten temat też rozmawiałem i też zadawałem niełatwe czasami pytania. I wiem, że pewna refleksja na Ukrainie też jest co do ustawy o edukacji mniejszościowej. Teraz czekamy na te akty wdrażające tę ustawę i to jest ten chyba największy teraz, największa wrażliwość, czy ten znak oczekiwania rządu węgierskiego, na który czekają, jak to zostanie finalnie przedstawione. I z tego co wiem, też nie zawsze Węgrzy uważają, że to wszystko, co zostało przygotowane, było dobre i też w kontekście wojny i tego, jaka jest obecnie sytuacja, było łatwe. Więc z takiego punktu widzenia myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest o tym rozmawiać w zaciszu gabinetów i starać się osiągać porozumienie. Bo to nie dotyczy małego wycinka ludzi, tylko dotyczy rzeczywiście setek tysięcy ludzi. Każdy obywatel, każdy... No w tym wypadku często to są obywatele ukraińscy, tak? Oni sami też o sobie decydują. Wielu obywateli bierze udział w wojnie, tak? Jako własną decyzję. Oni nigdy nie zostali do tego przymuszeni. No najgłośniejszą postacią jest nauczyciel, który jest obecnie przez niektóre media prezentowany jako przyszły kandydat ambasadora Ukrainy na Węgrzech, który wywodzi się z mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Więc to są w pewien sposób suwerenne decyzje i to jest bardzo wrażliwe. I ja w swojej pracy w Ministerstwie Edukacji uważałem właśnie ten wycinek za najtrudniejszy. To znaczy rozmawianie na tematy mniejszościowe, edukacyjne, bo edukacja wydaje się dla każdego państwa jest kluczem w rozumieniu czyjejś państwowości, czy utrzymywania państwowości, kultury. W tym wypadku kultury polskiej na Litwie, na Ukrainie, w Niemczech, z czym mamy bardzo duże problemy od lat. I tak naprawdę można tylko się cieszyć i gratulować tego, jak ma obecnie w jakimś większym zakresie tutejsza Polonia na Węgrzech, że ma szereg rozwiązań, które służą obywatelom polskim i polskiej mniejszości na Węgrzech. Takie rozwiązania są w Rumunii. Dobrze jest, myślę, większości Polaków żyjących w Czechach, czy tej mniejszości, która tam występuje. Ale w wielu krajach to dla nas jest wielkim wyzwaniem jako takiej polskiej polityki edukacyjnej, polskiej polityki zagranicznej, jak budować te relacje z krajami sąsiednimi. I często to są długie rozmowy, bardzo trudne rozmowy, ale naszym celem jest osiąganie porozumienia i uzyskiwanie jak największego komfortu i możliwości jak najszerszej nauczania języka polskiego w innych krajach i ja też mogę to z taką pewną wewnętrzną satysfakcją powiedzieć, że w wielu krajach to się udało i tak jak wtedy, kiedy pracowałem w Ministerstwie Edukacji, chociażby taki projekt na przykład przygotowywania podręczników do nauki języka polskiego rozpoczęliśmy też na Litwie, więc rozmowa jest tutaj myślę kluczem i też obopólna chęć rozwiązywania tych problemów. Dziękujemy ślicznie za zainteresowanie. A teraz proszę jeszcze nigdzie iść, nie pójść nigdzie, to teraz jeszcze możemy już bardziej na
luźny sposób rozmowę prowadzić. Jest tutaj też, będą też drobiazgi i możemy też wspólnie z szampanem w obecności pana ambasadora wspólnie porozmawiać jeszcze. Dziękuję. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa.